Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie i chcę powiedzieć, że oczywiście tematów jest dużo więcej niż mam możliwość w ciągu kilku minut poruszyć. Natomiast faktycznie my, lekarze zajmujący się nowotworami stercza, mamy, można powiedzieć, sami uczymy się na nowo leczenia i podejścia do tej choroby. Wiemy o tym, że ta droga pacjenta z rakiem gruczołu krokowego często jest na szczęście coraz dłuższa. Natomiast uczymy się w tej chwili, jak podchodzić do tego, żeby znajdywać się właśnie jak najlepiej, jak najwcześniej pacjentów, u których możemy leczyć radykalnie. I tutaj to nie jest doniesienie z tego roku, ale w zeszłym roku Europejskie Towarzystwo Urologiczne wydało rekomendację, żeby oznaczać bazowy poziom PSA u mężczyzn w wieku lat 40-45 i na tej podstawie indywidualnie planować ich ocenę zachorowania, szczególnie przepraszam, rodzina, w których dochodziło już do zachorowania na raka stercza. Ogólnie rzecz biorąc, jakby te dylematy są takie właśnie, czy jak agresywnie leczyć i który nowotwór wymaga leczenia, a który nie. I tutaj można jak powiedzieć, jest przewrót na przestrzeni 10 lat. Jeszcze 10 lat temu leczyliśmy raki niskiego ryzyka, które jak okazuje się w ogóle nie wymagają leczenia i w tej chwili wiemy, że to jest grupa, gdzie możemy stosować taką wyczekującą postawę, odsuwać albo w ogóle nie prowadzić tego leczenia, ale też robimy, czy zaczynamy robić dokładnie odwrotnie to, co robiliśmy kilka lat temu, czyli definiujemy raki tak zwanego wysokiego ryzyka, które z kolei potrzebują agresywnego leczenia chirurgicznego, często połączonego z leczeniem z radioterapią, leczeniem hormonalnym, a może nawet i chemioterapią. I też okazuje się, że w tej drodze pacjenta, która można powiedzieć szczęśliwie dla niektórych osób trwa nawet i kilkanaście lat, pojawiają się różne momenty, gdzie stosujemy kolejne leczenia i można powiedzieć, że klasycznie zwykle było to w przypadku nawrotu choroby po tak zwanym leczeniu radykalnym, było to leczenie hormonoterapią. A od mniej więcej 10 lat temu pojawiły się nowe cytostatyki, które wydłużały przeżycie. I można powiedzieć, że te wszystkie nowe leki, ze względu na to, że w 2004 właśnie pojawiła się chemioterapia docetaxelem, były badane najpierw w grupie po tej chemioterapii, a potem przed chemioterapią i to jest to, o czym będę chciała powiedzieć. Więc okazuje się, że już w latach 40. widzieliśmy, że rak prostaty jest wyjątkowo hormonozależnym nowotworem. Jednak już w czasie swojego wykładu noblowskiego w 66. roku Huggins zauważył, że po okresie działania tego leczenia hormonalnego jednak dochodzi do nawrotu tej choroby. I my teraz wiemy, że niestety ci pacjenci, których nie jesteśmy w stanie wyleczyć, to są właśnie osoby, u których dochodzi do postępu choroby mimo stosowania klasycznej terapii hormonalnej obniżającej poziom testosteronu do bardzo niskich wartości i dochodzi do wysiewu choroby przerzutowej. I można powiedzieć, że widzieliśmy zawsze, że głównym źródłem produkcji testosteronu, androgenów jest jądro, 85% testosteronu pochodzi z tej lokalizacji. Widzieliśmy, że około 15% jest produkowanych nadnercza, natomiast wiedza na ten temat, że komórka nowotworowa raka prostaty potrafi sobie sama wyprodukować swój własny androgen i wspomagać swój rozwój, jakby przyszła dopiero niedawno. I jak okazało się, że właśnie w grupie osób, które miały w surowicy niski poziom testosteronu, w samym guzie ten testosteron był wyższy. Jakby te odkrycia jakby doprowadziły do nowej ery leków hormonalnych, którymi właściwie można powiedzieć mamy dwa leki. Obecne w tej chwili nowe leki to jest abiraterol i enzalutamid. Okazało się również, że mieliśmy prowadzone badania w ostatnich latach, przez ostatnich kilka lat mamy wysyp, można powiedzieć, nowych również chemioterapii, która okazała się, że może dać dodatkowe wydłużenie przeżycia pacjentów. W Stanach Zjednoczonych głównie, ale też w trakcie rejestracji są nowe terapie immunologiczne również w Europie, które też dają szansę pacjentom na wydłużenie przeżycia i nowe leki, nowa era radiofarmaceutyków, Rad-223, który również może wydłużać przeżycie pacjentów. To są dane z ostatnich kilku lat, czyli pojawiają nam się nowe terapie, które właściwie uczymy się teraz jak najlepiej stosować. Czyli tak jak powiedziałam, z racji tego, że w 2004 roku pojawiła nam się chemioterapia,
większość tych leków była badana po chemioterapii, a niektóre potem dalej przed chemioterapią. I okazuje się, że w tej chwili mamy, można powiedzieć, 5 nowych takich terapii. Dwie to są terapie właśnie hormonalne, abiraterone i enzalutamid. Nowa chemioterapia cabazitaxel, nowy radioizotop i ta nowa immunoterapia, które wydłużają przeżycie. Te rejestracje odbywały się w ostatnich latach, czy nawet właściwie w tym roku również, jakby sytuując te leki, począwszy od tyłu, przenosząc je coraz bardziej, gdyż okazało się, że profil tolerancji i toksyczności nowych leków hormonalnych jest znacznie bardziej przyjazny dla pacjentów niż leki, prawda, chemioterapia dożylna, cytostatyka, hormonoterapia doustna, tabletka hormonalna. Jest to zupełnie inna perspektywa, inna jakość życia pacjentów. I teraz do doniesień z tego roku. Dwa doniesienia, które chciałam Państwu przedstawić. Jedno pochodzące z ESMO, Europejskiego Kongresu Towarzystwa Onkologów. Było to badanie, które dokumentowało przeżycia, końcową analizę przeżyć leku hormonalnego, jednego z nowych leków, czyli abiraterona, przed chemioterapią. I byli to pacjenci, których porównywano jeszcze właśnie przed chemioterapią, czyli była to choroba z przerzutami, która była oporna na to leczenie o założeniu kastracyjnym. Pacjenci dostawali albo abiraterona, albo placebo, który de facto był lek hormonalny, czyli prednizon, i byli następnie obserwowani. Okazało się, że u tych pacjentów znacznie później dochodzi do progresji radiologicznej, czyli pojawienia się nowych przerzutów, na przykład w scintygrafii kości czy w tomografii. Również okazało się, że ten czas, kiedy konieczne jest silne leczenie przeciwbólowe, czyli kiedy pojawia się ból, który wymaga zastosowania leków narkotycznych, również w istotny sposób o ponad 10 miesięcy był wydłużony. I również mimo tego, że ze względu na to, że w trakcie badania prowadzi się zawsze takie obserwacje, jeżeli widać, że krzywe zaczynają się bardzo separować, tak jak było krzywe całkowitego przeżycia, jakby jest zwykle powód do tego, żeby nie trzymać pacjentów na leczeniu z ramieniem placebo, czyli 44% pacjentów z ramienia tego placebo otrzymało faktycznie aktywny lek. Mimo to okazało się, że całkowite przeżycie w grupie osób właśnie leczonych od początku abiraterone, a w grupie, która była początkowo leczona prednizonem, ale blisko połowa otrzymała następnie również abirateron, była różnica w tych końcowych przeżyciach całkowitych istotna statystycznie, czyli można powiedzieć, że analizując te różne aspekty, czyli to, że lek wydłużał czas do progresji PSA, wydłużał czas do progresji w badaniach radiologicznych, czas do powstania bólu, czas do zastosowania konieczności zastosowania chemioterapii, czas do pogorszenia się stanu pacjenta. Także można powiedzieć, że właśnie mimo tego, że w tym drugim ramieniu duża część pacjentów również otrzymała ten aktywny lek, to udało się te całkowite przeżycia istotne statystycznie uzyskać. Czyli możemy powiedzieć w tej chwili, że mamy wszelkie powody medyczne, żeby myśleć o takich nowych terapiach hormonalnych, jak na przykład leczeniem abiraterolem, jako leczeniem pierwszego rzutu. Chcę powiedzieć, że cieszymy się, że od maja, można powiedzieć od początku tego roku, nasi pacjenci mają dostęp do terapii właśnie, nowej terapii hormonalnej, jaką jest abiraterone. Natomiast jest to w tej chwili jakby zarezerwowane dla pacjentów, którzy dostali już chemioterapię i mają niepowodzenie. Natomiast no, te badania, które właśnie Państwu przytaczam, dokumentują to, że z medycznego punktu widzenia mamy wszelkie powody, żeby dążyć do takiej terapii jako leczenia pierwszego rzutu. I drugie doniesienie, o którym chcę krótko powiedzieć, to jest doniesienie z ASCO, czyli Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii, które dotyczy pacjentów, którzy mają nieszczęście mieć rozpoznawaną chorobę od razu z przerzutami w bardzo zaawansowanym stopniu. Było to badanie już prowadzone przez właściwie ponad 10 lat. Wiemy o tym, że właśnie większość pacjentów, która ma przerzuty w momencie rozpoznania, powinna dostawać leczenie
leczenie hormonalne. Natomiast zdarza się, że i również w naszej populacji, gdzie ten screening czy programy wczesnego wykrywania nie są prowadzone, zdarza się, że niestety część pacjentów, i to często 50-60-letnich, ma rozpoznawaną chorobę, stadium takiej choroby przeżytowej, nie tylko z licznymi przerzutami do kości, ale też narządów miąższowych, jak wątroby czy płuca. I okazuje się, że chemioterapia może mieć znaczenie, jeżeli zastosujemy to leczenie od razu. Czyli takie przesłanki są do tego takie, że wydaje się, że w takiej grupie, gdzie nowotwór zachowuje się bardzo agresywnie, od razu prawdopodobnie są jakieś klony, które są, część komórek, która jest oporna na to leczenie hormonalne, czyli ta wczesna szansa dołączenia chemioterapii wydaje się być atrakcyjna. I taka też była hipoteza tego badania, że jeśli dodamy cytostatyk do cytaxel, to może mamy szansę na wydłużenie przeżycia. Pacjenci, którzy byli włączani do tego programu, wszyscy dostawali standardowe leczenie hormonalne, a połowie dodano do tego 6 cykli chemioterapii. I jak spojrzeliśmy po kilku latach na wyniki, okazało się, że wyniki są dramatycznie różne na korzyść pacjentów, którzy od razu dostali krótką chemioterapię z docetaxelem, czyli 14 miesięcy dłużej żyli pacjenci, którzy od razu dostali leczenie oprócz hormonalnego, leczenie chemioterapią. A jak spojrzeliśmy jeszcze na pacjentów z tak zwaną bardzo zaawansowaną chorobą, gdzie tych nowotworów było bardzo dużo, to różnica w tej grupie między osobami, które dostały od razu właśnie dodatek jeszcze te 6 cykli chemioterapii, była aż 17 miesięcy. Przypomnę, że ten sam cytostatyk stosowany, można powiedzieć, dłużej, bo 10 cykli na koniec, można powiedzieć, leczenia, kiedy dochodzi do stadium oporności na kastrację, wydłuża przeżycie około 3 miesięcy. Czyli tu jest bardzo duża różnica, co jakby jest takim przekazem. Klasycznie pacjenci zwykle rozpoczynają swoją drogę od urologa, czyli jest bardzo ważne, żeby również i pacjenci, i nasi koledzy urolodzy wiedzieli o tym, że w tym czasie do 120 dni od rozpoznania, jeżeli się trafi właśnie pacjent z tak bardzo zaawansowaną chorobą, skierowanie takiego pacjenta do onkologa, który zwykle bez problemu daje takie 6 cykli chemioterapii do cytaxelem, może pacjentowi w istotny sposób aż o 17 miesięcy przedłużyć życie. Czyli można powiedzieć, że ta nasza chemioterapia zewoluowała od paliatywnej terapii mitoksantronem w latach 96 przez standardową chemioterapię, którą stosujemy od 2004 roku, chemioterapię drugiego rzutu, która niestety na dzisiaj dla naszych pacjentów w Polsce nie jest dostępna. I teraz okazuje się, że jakby nowe życie zyskał cytostatyk u pacjentów z nowo rozpoznaną masywną chorobą przerzutową. Także właściwie to jest to, co ja chciałam Państwu powiedzieć. Dziękuję bardzo.